Pamiętam, jak gdzieś tkałam taką makatkę 40 na 40, to był wzór, ale tam były takie gwiazdki. No i jakoś tak mnie ta gwiazdka nie wychodziła, jak tam była. Pojechałam do tej pani Grupowicz i mówię, że mnie, Renie, nie wychodzi ta gwiazdka. Ona mówi, to dziś nie wychodzi, ale jutro na pewno wyjdzie. No i tak to się zaczęło. I wychodziły te potem gwiazdki. Tutaj wszyscy w naszym terenie to tkali. To nie tylko ja. Ale to co drugi dom, to były krosny i panie tkali. I to była Cebelia i rękodzieło ludowe z Białegostoku. I wtedy mnie to odpowiadało, bo ja byłam w domu i ze mną cały mój ród był w domu. No dzieci małe, no bo co? I tak to się zaczęło. Nauczyłam się u pani Reginy Krupowicz. Samo najpierw to robiłam do rękodzieła ludowego. Oni przywozili wszystko, osnowy, odbiór i zabierali i tam było bardzo wygodne. I przeważnie większość to pań tak to robiła. W 70 roku zaczęłam, to do dzisiaj. To znaczy była przerwa gdzieś może w 90 roku, może po 90 roku, to taka była troszeczkę przerwa. Bo wtedy, bo z początku to w domu musiało być na wersalce dywan, na fotelach. I na ławie czy na stole bieżnik. To był tak, w salonie tak musiało to być. Ale potem to się zaczęło zmieniać. Do nas, do Polski zaczęły napływać meble z tym obiciem. Albo niby to ze skórą, czy tam z jakim, ale to z tą skają, czy z tym takim, jak to nazwać, pluszem, czy to było. I wtedy, kto no, kupił ten mebel, no to musiał się tym pochwalić, że ma takie piękne meble. Już nie musiał to przykrywać. A już w tej chwili to zaczęło wracać. Nawet zaczęły się interesować panie młode. Nie tylko starsze tą tkaniną, ale jak jesteśmy na targach, to interesują się w takim wieku panie młode. To znaczy, że to ich ciekawi.